W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Po jednym z treningów czerwcowych w sekcji bokserskiej Wisły Kraków rozmawiamy z Tomaszem Winiarskim, jednym z dwóch szkoleniowców właśnie w sekcji krakowskiego klubu. Drugim jest Jacek Hanslik. Proszę powiedzieć, jak tutaj dzielicie obowiązki pomiędzy siebie. Wiemy, że z tego, co mówił prezes klubu, że jako dwaj byli pięściarze amatorscy, jeden z was był technikiem, a drugi raczej zwolennikiem rozwiązań siłowych, no i chyba też to się tak przekłada na to, jak trenujecie pięściarzy. Na pewno ja akurat propagowałem boks raczej techniczny, a Jacek raczej wolał rozwiązanie takie szybkie, jeżeli była okazja do tego, tym bardziej, że był zawodnikiem praworęcznym, czyli mańkutem tak zwanym, boksował z odwrotnej pozycji, no i jeżeli było to możliwe, no to wygrywał przed czasem. Raczej boks taki bardziej dynamiczny, może poparty mocnym uderzeniem. No właśnie, bo dzisiaj jak obserwowaliśmy ten trening, to jednak od tych rozwiązań technicznych był trener Hanslik tutaj, wytarczowanie i tak dalej. Pan się zajmował przede wszystkim rozgrzewką. To tak zawsze wygląda, czy dzisiaj po prostu taki poziom? Akurat dzisiaj tak to wyglądało. W zasadzie prowadzimy zajęcia codziennie i tymi zajęciami się dzielimy. Powiedzmy, ja prowadzę zajęcia po południu, Jacek prowadzi zajęcia do południa. Dla tych, co nie mogą po południu przychodzić, on treningi robi do południa. Także tak to wygląda. No to na pewno chcielibyśmy zapytać o najbardziej wyróżniających się tutaj zawodników. Wiemy o zawodniczce, która była już medalistką Mistrzostw Polski Seniorek. To chyba w tej chwili no, taka wasza perełka, jeśli chodzi o podopieczne. No zgadza się. W tej chwili można powiedzieć, że największe osiągnięcia ma Patrycja Nalepa, bo o niej mówimy. Jest to seniorka boksująca w wadze 57. Wicemistrzyni Pucharu Polski dwukrotna, brązowa medalistka Mistrzostw Polski, członkini kadry narodowej. No i w tej chwili można powiedzieć, że ona trochę ratuje honor naszej sekcji bokserskiej. No niestety tak to wychodzi. Coraz mniej jest chętnych do uprawiania boksu przez chłopców. Jeżeli już przychodzą na salę, no to ciężko cokolwiek jest wyciągnąć, że tak powiem, z tych chłopców. No. Niemniej jednak mamy jakieś tam osiągnięcia, startujemy w zawodach przede wszystkim kadetów i juniorów, nawet z niemałymi sukcesami. Zawsze chłopcy ocierają się o jakieś tam strefę medalową, osiągają jakieś tam mniejsze, większe sukcesy. Na pewno nie mamy takiego zawodnika przodującego, który by się wyróżniał, który by był seniorem jakimś z osiągnięciami typu medalista Mistrzostw Polski czy medalista jakichś imprez międzynarodowych. Ale mamy Dyna Rybę, który pretenduje do tego, żeby jakieś tam sukcesy odnosić. Jeśli mówi Pan o tym narybku, no i chyba jednak mimo tego, że Pan trochę narzeka na chłopaków, to kilku z nich chyba zasługuje na to, żeby powiedzieć o nich trochę więcej. Na pewno są tacy. Może trochę źle sformułowałem moją wypowiedź i ja nie narzekam na chłopców, bo ci, którzy są, solidnie pracują i mamy w stosunku do nich pewne oczekiwania. W tej chwili przygotowujemy się do Olimpiady Młodzieży, kadetów i liczymy na pewno na jakiś medal. Mówię tutaj o Rafale Plonderze, który startuje w wadze 57. W ostatnim okresie z czasu stoczył w tym roku około 10 walk, z czego tylko jedną przegrał. Wygrał 3 turnieje takie międzynarodowe, organizowane u nas w Polsce na Śląsku, więc myślimy, że z tego chłopaka będzie pociecha. Myślę, że w tym roku powinien zdobyć jakiś medal na Olimpiadzie Młodzieży. Mamy też innych chłopców, którzy predysponują do tego, żeby te sukcesy osiągać, tak w kadetach, jak i w juniorach. Także między innymi jest to Szymon Domoń, który w tym roku troszkę mu się
nie poszczęściło w losowaniu, trafił na jednego z faworytów na Mistrzostwach Polski Juniorów i przegrał w walce eliminacyjnej stosunkiem głosów 3-2. Także gdzieś ten medal tam po drodze mu uciekł. Wiadomo, że bokserzy amatorscy, czy to juniorzy, czy seniorzy nawet w ciągu roku, w ciągu sezonu nie walczą zbyt często. Zdaje się, że jeśli chodzi o Was, to stawiacie przede wszystkim na jak najczęstsze wyjazdy, żeby ci zawodnicy mogli nabierać jak najwięcej doświadczenia, bo wiadomo, że tak na miejscu to za dużo tych występów być nie może, tym bardziej, że nie ma już tak dużo tych bokserskich sobót. Zgadza się, no niestety przez to, że koszta organizacji takich sobót są coraz większe, no więc klubu i sekcji bokserskiej nie stać na to, żeby co miesiąc organizować te soboty. I dlatego staramy się wyjeżdżać na jakiekolwiek tylko turnieje są organizowane w Polsce, no staramy się brać w nich udział. Co zresztą ma też swoje pozytywne strony, ponieważ wiadomo, że im częściej boksują chłopcy z obcymi zawodnikami, tym te im umiejętności podnoszą w górę i mają właśnie kontakt z innymi szkołami boksu, jakby na to patrzeć i no w ten sposób ich forma idzie w górę, można powiedzieć, i umiejętności. Pytaliśmy jednego zawodników o liczbę walk, którą stoczył w tym roku kalendarzowym. Wiadomo, jest za nami no już właściwie półmetek 2012 roku. Powiedział, że stoczył około 20 walk, także to chyba jest liczba optymalna, tak? Ja myślę, że w tym wieku chłopcy no nie powinni więcej nawet boksować niż około 15-20 walk w tak krótkim okresie czasu. Dlatego jest to, myślę, optymalna ilość tych walk. Oczywiście tu jest brane też pod uwagę, jakie to są walki, z jakimi przeciwnikami. Także ja myślę, że nie ma na co narzekać, bo jest akurat w kategorii kadetów i juniorów jest na tyle turniej, że mogą brać w nich udział nasi zawodnicy i prawidłowo się szkolić.